Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Śpiewamy w hymnie do Ducha Świętego: Pocieszycielem jesteś zwan. I tak się przyzwyczailiśmy nazywać Ducha Świętego Pocieszyciel. A pewnie zauważyliście, że w nowej wersji lekcjonarza to słowo zamieniono na parakleta. Jest to bardzo inspirujące zamienienie czy zamiana, ponieważ rzeczywiście tak brzmi ten termin po grecku. Jeżeli szukamy znaczenia tego słowa, to ono się składa z dwóch słów greckich: parakaleo, to znaczy przywołany, żeby stanął przy mnie, żeby był wsparciem. Tu jest obok mnie zaraz. I chodzi też o przestrzeń sądowniczą. To znaczy on jest przywołany, żeby stanął przy mnie jako adwokat, jako obrońca. I najczęściej można byłoby powiedzieć, że w Biblii ten wątek obrońcy odnosi się do ubogich, do wdów i do sierot. To jest bardzo ciekawe, że często, pozwolicie, że spojrzę na cytat, w 68 psalmie jest to wprost wyrażone, że Bóg jest ojcem dla sierot i wdów opiekunem, jest najwyższy. Bóg jest obrońcą tych, którzy nie mają obrońcy. Bo wdowy w tamtym czasie nie miały obrońcy i sieroty też nie miały rodziców, nie miał kto ich bronić. I Duch Święty, paraklet, wchodzi w tę przestrzeń właśnie, czyli jest kontynuacją tego działania Bożego, bardzo konkretnie, że On jest naszym obrońcą w naszym ubóstwie. To znaczy tam, gdzie doświadczamy siebie samych jako sieroty może, albo jako wdowy, że nie jesteśmy w stanie sami się obronić. I teraz moglibyśmy się zapytać, przed czym nas broni Duch Święty, paraklet. Oczywiście też jest wprost powiedziane przez Pana Jezusa, że On nas broni przed oskarżycielem. Tak jak mamy oskarżyciela, żebyśmy mieli wobec Ojca obrońcę. Zawsze się wstawia za nami. Zawsze staje przy nas. Zawsze nam dodaje otuchy. Ale również jest obrońcą przed taką myślą, która pewnie trochę jest od złego podszeptem, że my zasługujemy dopiero na miłość Bożą. Że zasługujemy dopiero na miłość Bożą. Że jeżeli zrobię to, to i to i to, to będę godny kochania. Wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa, że Bóg nas pierwszy umiłował, a nie my Go umiłowaliśmy i że Jego miłość jest bezwarunkowa, niezależnie od tego, jak wygląda moje życie. I jeżeli idziemy do konfesjonału, do spowiedzi, to często jest taka myśl w nas, we mnie, że my idziemy po to, żeby się oczyścić i żeby dzięki temu oczyszczeniu Bóg mógł nas kochać. Wydaje mi się, że Duch Święty, paraklet, obrońca
Jego dzieło polega na tym, żeby zmieniać perspektywę. To znaczy, że my rzeczywiście idziemy się oczyścić do konfesjonału, ale nie dlatego, że dopiero wtedy będziemy godni kochania, tylko dlatego, że oczyszczamy wzrok i słuch i dotyk, zmysły nasze również wewnętrzne, żeby tymi zmysłami wewnętrznymi właśnie odkrywać tę prawdę, że Bóg, Ojciec miłuje mnie, bo skoro rodzice miłują swoje dzieci bezwarunkowo, przynajmniej się starają, to o ileż bardziej Ojciec, który nas miłuje, że jeżeli my idziemy do konfesjonału, jeżeli przychodzimy na mszę świętą, jeżeli się zmieniamy, staramy się, szukamy, to dzięki temu, że On nas miłuje, że właściwie każdy nasz krok jest owocem tej miłości. Czasami my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale tak to jest, że On nas podtrzymuje w istnieniu, nas prowadzi i cały czas nam dodaje otuchy. I dlatego chcemy się zmieniać. Czyli jakby jest odwrotna perspektywa. Nie dlatego się zmieniamy, żeby można było nas pokochać, tylko zmieniamy się dlatego, bo jesteśmy ukochani, bo jesteśmy wartościowi, bo jesteśmy godni. I tą godność nam Pan Jezus przywrócił. Pan Jezus nam tę godność przywrócił, a Duch Święty cały czas będzie o tym opowiadał i mówił. I teraz oczywiście jest pytanie, jak Pan Jezus mówi, że jeszcze mam wiele wam do powiedzenia, ale jeszcze teraz znieść nie możecie, ale Duch Prawdy was doprowadzi do całej prawdy. Cóż to jest? No, można by to rozumieć w kategoriach dogmatycznych, doktrynalnych, to oczywiście tak. Ale być może jest też tak, jak w życiu świętej Faustyny. Święta Faustyna powiedziała kiedyś Panu Jezusowi, że ja ci wszystko oddałam, wszystko ci ofiarowałam. A wtedy Pan Jezus powiedział, owszem, Faustyno, ale jeszcze twoje ubóstwo, twoja nędza. I na czym by polegało to ubóstwo i ta nędza? Że być może, że ta prawda, do której nas Duch Święty prowadzi, będzie się objawiała w taki sposób, że trudności naszego życia nie są naszą winą. To jest bardzo ciekawe, że to nie jest nasza wina. Że być może po prostu my dźwigamy w sobie krzywdy, dźwigamy w sobie ciężary, dźwigamy w sobie coś, ktoś nam przekazał właśnie. Najbardziej to słowo krzywda do mnie dociera. I że to nie jest tak, że ja mam sam sobie poradzić z tą krzywdą i zmienić się z całych sił, tylko że tak jak Faustyna, jestem proszony przez Ducha Świętego, żeby dopuścić do siebie właśnie Ducha Świętego w mocy Jezusa Chrystusa, żeby On mógł się tym zająć, żeby mógł mi dodać otuchy, żeby mógł mnie namaścić, żeby mógł mnie ukoić, żeby mógł mnie przytulić, żeby mógł mi dać to wszystko, czego potrzebuję i czego brakuje. I być może, że to jest ta prawda, do której nas stopniowo prowadzi, że nie trzeba skrywać swoich słabości, że nie trzeba wobec Niego, wobec Ducha Świętego, nie trzeba skrywać swoich słabości. To się łatwo mówi, ale trochę trudniej jest to w praktyce rzeczywiście realizować. I dlatego my potrzebujemy Ducha Świętego i dlatego wołamy: przyjdź, przyjdź, przyjdź i powiedz, że mnie kochasz, również w tym właśnie, co jest takim największym cierpieniem mojego życia, co jest moją krzywdą, którą mi ktoś wyrządził, to jest, co jest moim ciężarem, jakimś problemem, z którym sobie po prostu nie radzę. Przyjdź i powiedz wobec tego wszystkiego, że takim mnie właśnie, taką mnie właśnie kochasz.